Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, smacznego. Państwo oglądają, jedzą, piją. W wersji widzimy się dzisiaj online na filmie, gdyż po raz pierwszy od 20 lat nasz konkurs, który to był wcześniej Anioł Tęczowłosy, później byli Kolędnicy Wędrownicy, przez 10 lat i teraz 21 edycja nowego konkursu Choinka jak ze snu. Tam za drzwiami zaraz pójdziemy, są obrady jury. Prac przyszło ponad 400, także bardzo się cieszymy, że zrobiliście Państwo pracę. Dotarliście z nimi do nas, przysłaliście pocztą, byliście osobiście i w takiej formie, a nie innej teraz rozstrzygamy ten konkurs. Idziemy zobaczyć pracę jury. Chodźcie za mną. Zapraszam. Tutaj jest jury, tak? Pan profesor Tadeusz Błoński z panią naszą, tutaj kierownik tego całego zamieszania, która od 21 lat, pani Irenka, pokaż, oto ta nasza pani instruktor od plastyki, przeprowadza te nasze konkursy, tam z tyłu pani Zuzanna i tutaj pani Agnieszka, to nasza trójka jurorów, kadruje pani Paulina, też nasz instruktor. No i pokażmy państwu pracę, państwo sobie jedzą, nie przeszkadzają. Znaczy mówię do oglądających nas. Pani Agnieszko, pani jest pierwszy rok u nas jako członek jury. Czy spodziewała się pani... Czego się pani spodziewała? Bardzo wysokiego poziomu, zdecydowanie. Są jacyś faworyci już, bo jak rozumiem, każdy z jurorów ma swoje karteczki, tak? Proszę pokazać, jakie ma pani. Zostawiam już tylko. Już tylko niebieskie. Niebieskie to są wyróżnienia? To są wyróżnienia. Tak, a pomarańczowe to są nagrody. Tak. Rozumiem, czyli nagrody już pani przyznała. Są przyznane. Swoje, a teraz wyróżnienia. Problem bardzo duży i ciężki. Tak. No, wszystkie prace dopuściliśmy do konkursów. W regulaminie było, że sugerujemy format większy niż A4, ale przyszły też bardzo ładne prace A4, więc no tutaj naprawdę będzie duży zgryz miał jury. Może ja przejdę na koniec sali naszej. A tutaj na scenie jest rozłożona część prac. Tutaj druga część prac. No i na całej sali. No jak na ten czas tej nieszczęsnej pandemii, 400 prac ponad, to jest no bardzo dobry wynik, uważam. Na nasz konkurs jesienny kukły przyszło około 100 prac. Także wdzięczni jesteśmy wszystkim Państwu, którzy pracę zrobili i oczywiście opiekunom i rodzicom, które te prace do nas dostarczyli. Panie profesorze, a Pan jak widzi nasz konkurs tegoroczny, tą edycję? No przede wszystkim to, że było zmienione hasło, to jest bardzo dobry pomysł, bo przynosi to świeższe spojrzenie. Już jakiekolwiek by nie było, które się powtarza któryś rok z rzędu, to już straca świeżość. Ale dobrze, że były tamte tematy, bo one nastrajały i jest to cały czas dotyczy świąt. I to bardzo dobrze. Żeby tylko zadbać jeszcze w dalszym rozwoju, już nie mówię, żeby co roku się zmieniło hasło, ale żeby nie było tylko i wąsko wiązane na tą nazwę, ale to jako impuls powinno posłużyć. Bardzo cenna uwaga. No a jak się pan ocenia? Mija godzina oceniania i jeszcze widzę, też w ręce są nagrody. Tak. Gdzie już dam, ale na razie chciałem się w całości... No jestem bardzo zdziwiony, że w tak ciężkim okresie, który teraz mamy, pojawiło się tyle prac. I są fajne prace, bo widać, że to są bliskie dla dzieci. I ta reakcja jest fajna. I widać różnice, różne podejście i to bardzo dobrze. No myśmy się, przyznam, też bali, że czy ten konkurs Choinka jak ze snu nie będzie tematem wąskim, ale nie ograniczaliśmy fantazji i zwracaliśmy uwagę, żeby właśnie w regulaminie było, że choinka jak ze snu, niech to będzie wasza choinka. To jak ze snu jest bardzo istotne. Prawda? W tym temacie. Gdyby było samo choinka... No nie. Z mniejszą populacją troszkę to mogłoby... Tak, a tutaj co fantazja... Dokładnie, tutaj mamy przykład takiej pracy właśnie, która jest moim zdaniem wyrazem bardzo dużej fantazji i wyobraźni dziecka. Nie no, fajnie, dużo tych prac wiąże się
z tym pojęciem kroniki jako takiej. Tak, klasycznej, prawda? Ale są tu też prace bardzo świeże niektóre. A pani Zuzanna? Pani Zuzanna, muszę państwu zdradzić, to jest nasza była podopieczna, która przeszła całą drogę naukową i artystyczną u nas w pracowni plastyki u pani Ireny, a teraz już jest jurorką. Czy lepiej się maluje, czy ocenia? Trudno powiedzieć, bo tutaj jest dużo takich prac kreatywnych i są właśnie z różnymi technikami. I z kartonu, i z nici. Tutaj widać, że dziecko wyszywało nitką przez papier, guziki i tak dalej. Mhm. Czyli różnorakie techniki nie pomagają w ocenie i wyborze, prawda? Bardzo kreatywne są te prace. No ale woli pani oceniać pracę, czy robić pracę na konkurs? No, trudne pytanie. Trudne pytanie. Ale chyba oceniać. Chyba oceniać? No dobrze. Rozumiem, nie przeszkadzam dalej. To jeszcze pani Irenka nam została. 21 lat. Czy spodziewała się pani Ireno, że ten konkurs przetrwa 21 lat w naszym Domu Kultury? Przede wszystkim to ja się nie spodziewałam, że ja przetrwam. Prawda, ja też. Bo my jesteśmy jako jedyni, którzy ten konkurs pamiętamy od pierwszej edycji. Dokładnie, i to ze szczegółami. Dokładnie. I cały czas cieszą nas te osiągnięcia dzieci, ta ich kreatywność i ten wielki wdzięk przekazywaniu nam swoich marzeń na papierze. No a czy panią coś ujęło szczególnie po tylu latach? Czy są jakieś rzeczy, które jeszcze panią zadziwiają? O, tak zapytam, jako plastyka. Tak, ponieważ wyobraźnia dziecka jest wielką skarbnicą, która jest bez dna. Tyle. Ewoluuje, prawda? No dobrze, jak widzą państwo, praca jurorów naszych jest trudna. My się bardzo cieszymy i wchodzimy już w klimat świąteczny, choć my wchodzimy w klimat choinki. Zdjęcia porobimy prac wyróżnionych, nagrodzonych. Będą dostępne. I jesteśmy już po obradach jury. Wybraliśmy pracę i teraz parę słów pan profesor jako przewodniczący jury nam powie, dlaczego te, a nie inne. Te nagrodzone są bardzo ciekawe i świeże, dlatego że niekonwencjonalnie podeszły te dzieci do tego tematu i każde z nich z tej całej czwórki swoim sposobem reagowało na ten temat, że jest to choinka, ale choinka ze snu. I na przykład w tym wypadku bardzo lapidarnie jest cała rzecz tutaj zrealizowana i tu widać, że tutaj dorosły ani z daleka nie ingerował. Jest to świeże. Tak. Tutaj jest wykorzystanie tych tradycyjnych ozdób drzewka i też forma, która jest tutaj ciekawa. Bardzo świeża jest i ta sprawa. Już nie mówię o tym ostatnim, gdzie są wykorzystane pewne takie działania plastyczne u dzieci. Także i to chyba z kalendarzem adwentowym się trochę jeszcze kojarzy, tak? Który jest coraz modniejszy. Tak, ale który jeszcze tu w Polsce aż tak modny nie jest, jak tak, na Zachodzie, tak. 8-10 prac wyróżnionych, będą równorzędne nagrody i 10 wyróżnionych. Tak, i tutaj te prace też świadczą o tym takim świeżym podejściu dzieci. Niektóre bardziej lapidarnie potraktowały. Każda albo zrealizowały coś z wykorzystaniem. Wyszywanka, tak, ciekawe, tak. To są metody, które dzieci teraz używają przy ilustracji, dlatego te prace są ciekawe. Znaczy na pewno nas uderzyła różnorodność form, tak, prawda? Tak, i to jest właśnie fajne, bo wybrane prace bardzo dobrze charakteryzują właśnie takie różne podejście, szerokie podejście dzieci, twórcze. Nagród, tak. I tu również dałoby się o każdej pracy, ja tak ogólnie powiem i może wskażę na prace, które są bardzo widoczne swoją taką świeżą formą i bardzo wrażliwą. Ta druga, tak. Oddaje charakter tego drzewka, zwłaszcza w kontraście z tymi podarkami. Jest to takie żywe, podobnie tu, to widać, że to jest praca maluchów. Widzę, te prace nagrodzone same sobą się... Nie było tutaj dyskusji, prawda? Tak, wszystkie. No i dużo też prac wyróżnionych. 2, 4,
6, 8, też 10. Tak, te prace wyróżnione też pokazują tutaj dużą różnorodność i reakcję dzieci, że nie tylko przedstawiają choinkę jako taką samą, z elementami innymi, właśnie. Ale kompozycja to jest pięknie wyrażona całość, wypełniona przestrzeń. Już nie mówię o tym, jak w tym wypadku, że nawet te podarunki sugerują flagi. To jest taka otwarta choinka na Europę, na świat. Tak, także Dania jak byk. Ta podświadomość tu pięknie zareagowała u tych dzieci. I panie profesorze, Grand Prix. Że ta praca jest ciekawa o tyle, że z użyciem takich środków plastycznych bardzo ograniczonych, czyli to tło, które jest taką przestrzenią, jak wiemy, ten kolor choinki jako takiej, on na tym zaświeci. Ona tu świeci sama w sobie, bez tego, żeby dodatkowe były jakieś świecidełka użyte, czy elementy całkiem inne. Także jest lapidarna, oddaje charakter i przede wszystkim tworzy pewien klimat. A to o to chodzi. Wszystkie prace zresztą w tym kierunku szły, żeby klimat był. A tutaj jest to bardzo wyraźne i plastycznymi takimi środkami zdecydowanymi wykonane. To jest nagroda, którą ja przyznałem. Jak zwykle ja się nie znam, więc wybrałem taką nagrodę. Jest to praca stolarska, widać, porządna, z jedzeniem, choinka, która mi się bardzo podobała, bo... No właśnie, bo mi się podobała, o! Tak, czy ja się muszę tłumaczyć? Tak, nie, no to jest silny argument. Czy to może być? Nie, no jasne, jasne, to jest sprawa emocjonalnego podejścia. Dokładnie, tak jest. Jurora. Tak jest. No ja tylko swoją jedną wybrałem, ja tu nie wpływam. No tak, ale zdecydowanie. No to dokładnie, to prawda. Tutaj mamy też trzy nagrody w tej kategorii. Tak, i trzy ciekawe nagrody, każda innym sposobem, ale wszystkie reagują na to, na ten temat, który tu jest. W różny sposób, kompozycyjnie cała przestrzeń jest w każdym wypadku wypełniona. Tu mamy wyróżnienia, tak, tak też trzy. No i ostatnia kategoria, tu mamy pięć nagrodzonych. Już jest. Mamy z kolei też interpretację tego tematu bardzo różnym i ciekawym sposobem, od takiego lapidarnego przez pewien taki wprowadzenie elementu ruchu, wiatru jakby, tak. Przez uporządkowanie za pomocą gotowych elementów tutaj tych pigułek, czy w kierunku klimatu tego wieczornego w ciemnym tym, to drzewko też tu zaistniało. No każdy, z nocturnym, każdy z tak. tych pomysłów jest fajny i ciekawy. Też można dużo powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekawe są te efekty i jest to miłe, że nawet w tak ciężkim okresie tak zareagowały dzieci, a organizatorzy, że te rzeczy opanowali i potrafili zachęcić do tego, żeby ta reakcja była. I to fajnie, że był świeży temat. Dziękujemy bardzo. Teraz Państwo przystępują do pisania protokołu, spisywania prac i mam nadzieję, że już niebawem będą wszystkie wyniki na naszej stronie. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia.